Jutro odchodzący front pozostawi po sobie miejscami słabo pruszący śnieg, a kolejny front ciepły przyniesie na zachodzie opady deszczu. Aleksandra Kostka, zapraszam na aktualne prognozy. Tymczasem w nocy najzimniej na Podlasiu, minus 7 stopni, najcieplej 0 na Pomorzu Zachodnim. Bez opadów od Suwałk po Trójmiasto, śnieg w Polsce centralnej i południowej, a im dalej na zachód, tym więcej opadów mieszanych, w tym marznących, czyli uwaga, ślisko na drogach. Jutro przed południem wyraźny podział na zimniejszy wschód i cieplejszy zachód kraju. Rano w regionach zachodnich i północnych jeszcze w miarę pogodnie, a symboliczne opady śniegu w Polsce południowo-wschodniej. Wiatr zdecydowanie słabszy niż w ostatnich dniach. Ciśnienie szybko zacznie rosnąć. Po południu osiągnie 1005 hektopaskali. Poza tym chmury na zmianę ze słońcem, a zanikający śnieg jeszcze tu i ówdzie, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i w Małopolsce. No i późnym popołudniem od zachodu wkroczy pochmurna strefa z opadami deszczu. Temperatura najwyższa w Szczecinie i Wrocławiu 5 stopni, a na krańcach wschodnich nieco poniżej zera. Wiatr przeważnie słaby. A w kolejnych dniach cieplej, zwłaszcza w województwach zachodnich, i wędrówka następnych pochmurnych frontów. Przyniosą one głównie deszcz, a tam gdzie chłodniej, tam deszcz ze śniegiem. W sobotę znowu powróci silniejszy wiatr i uwaga, lokalnie może zagrzmieć. W niedzielę wietrznie i deszczowo, a w nowym tygodniu dalsze ocieplenie. Więcej prognoz po głównym wydaniu wiadomości. Czekam na Państwa.